Z pewnością mecz, a szczególnie wynik tego meczu miał duże znaczenie dla zespołu WKS-u, ponieważ trafialiśmy na drużynę walczącą, drużyna, która w ostatnim meczu jeszcze, tym pierwszym ligowym, spisała się jeszcze gorzej jak my. Chciała z pewnością się zrehabilitować. W zasadzie nie mój problem, że broniła się faulami i rękami, co nam dało szansę zdobywać bramki z rzutów karnych. Niemniej chcę podkreślić, że w takiej sytuacji, gdzie scenariusz był nie do przewidzenia, później zawodnicy grali spokojnie i widać było, że chcieli wygrać wyżej, ale te sytuacje, czy ostatnie podania, no przy dość zdecydowanej obronie Korony, która tylko czekała, żeby jakiś rzut wolny uzyskać na naszej połowie i z niego szukać szansy, no stwarzało to problemy, bo sądzę, że sam Johan Woskam dzisiaj, który w zasadzie nieźle grał, był niezadowolony z tego, że bramki nie zdobył. No, wie pan, trudno w tej chwili chwalić, że zagraliśmy z tyłu na zero, jak Korona rzeczywiście miała później problem. Są też wątpliwości, czy Korona zdobyła prawidłową bramkę. Natomiast jeśli chodzi o atak, to z pewnością powinniśmy więcej stworzyć sytuacji, a jeżeli nie więcej, to takich, żeby jednak pokusić jeszcze podwyższyć wynik.